Witam Cię serdecznie w drugim odcinku mojego podcastu. Dziś chcę porozmawiać o opiekunach, którzy przekazują wiedzę na temat historii naszej wiedzy historii, która daleko odbiega od tej, którą znamy od tej, która przekazywana jest przez naszych historyków i podręczniki. Świat jest tworem ludzkiego umysłu. Świat istnieje dzięki temu, że my, obserwatorzy, aktywnie w nim uczestniczymy. Prawda jest naszym celem, a wolność naszym prawem. Nauki i wiedza oferowana przez opiekunów przekazywana jest przez Ashayane Dean, która posiada kontrakt do przekazywania tej wiedzy. Kiedy wiedza oferowana jest przez opiekunów, ziemianą, wówczas inkarnują się tzw. mówcy na naszej planecie. Po to, aby tę wiedzę przetłumaczyć i przekazać. W poprzednim podcaście mówiłam o tym, Ashayana jest istotą indygo 1 z pełnym aktywnym DNA. W tym podcaście chcę przybliżyć kim są opiekunowie, którzy przekazują nam historię i szerzej o nich porozmawiać. Kanał ten poświęcony jest całości wiedzy kajlontycznej, która stanowi podwaliny wszystkich nauk, a także zgłębianiem historii, która jest nam przekazywana. Ponieważ mamy prawo do poznania prawdy. Nie jestem twórcą tej wiedzy, studiuję ją kilka lat, a to udostępniam to, co samodzielnie przetransformowałam przez swój umysł. Aby móc właściwie poruszać się w otaczającej nas obecnie rzeczywistości, musimy posiadać wiedzę o ludzkim dramacie, jakiego doświadczamy od setek tysięcy lat. Po co nam ta wiedza? Ważne i zasadnicze pytanie. Nie można dokonać oceny rzeczywistości na podstawie fragmentu historii jest to niemożliwe. To tak jak ocenianie książki po okładce, czy przeczytaniu jej wstępu. Dlatego zachęcam serdecznie do poznania tej wiedzy przed wyciąganiem pochopnych wniosków. Zachęcam też do poznania samego źródła tej wiedzy w postaci książek i warsztatów. Dobrze, przejdę do tematu dzisiejszego odcinka. Azurytowa świątynia, którą reprezentuje Aszejana, opiera się na podstawie uniwersalnego prawa jedności, a nauczania oparte są na uniwersalnej fizyce zunifikowanych pól. Fal światła, dźwięku oraz mechaniki Merkaba. Opiekunowie wie, dostarczają wiedzę, dzięki której można odkrywać, poszerzać świadomość i uzyskać osobiste wzbogacenie siły życiowej, holistyczne uzdrowianie. Azurytowa świątynia propaguje pozytywne działania na rzecz rozwoju osobistego i planetarnego. Dzieli się naukami służącymi oświeconemu nauczaniu. Kształtujące szacunek i miłość, zgodnie z prawem jedności. Ashayana, inkarnująca kapłanka z Ur, jest przedstawicielem szmaragdowego zakonu. Posiada na Florydzie w Sarasocie swoją zarejestrowaną siedzibę. Ashayana tu na ziemi reprezentuje kapłanów z Ur, szmaragdowego zakonu zgromadzenia Malchidezeka, którzy są członkami oryginalnej, prastarożytnej linii grala anielskich ludzi. W starożytnych czasach określani oni byli jako Ejony. To właśnie za pośrednictwem ich ród ludzki zasiany został 560 milionów lat temu. Współpraca Aszejany z opiekunami rozpoczęła się w 1998 roku. Wcześniej od dzieciństwa była przygotowywana do niej. Znaczenie Ur to światło jako plan oświecenia. Współcześnie kapłani z Ur kontynuują służbę dla przedstawicieli Ligi Opiekunów, którzy reprezentują Międzywymiarowe Stowarzyszenie Wolnych Światów. Tłumaczy 12 płyt CDT sprzed atlantyckich nagrań holograficznych dysków z roku 246 tysięcy przed naszą erą. Informacje te z dysków są dostępne od maja 2000 roku. Kiedy na Ziemi dostępne są informacje z płyt i zwracane są ludzkiej zbiorowości, Wówczas to inkarnuje się trzech mówców. W poprzednim podcaście wspominałam o tym, że w czasach Chrystusa, sprzed 2000 lat, Asza Jana inkarnowała jako Miriam i była trzecim mówcą obok Jana Chrzciciela, który był pierwszym mówcą, i Jeszua Melchidezeka, który był drugim mówcą, znany nam w Biblii jako Jezus. Jezus głosił filozofię równości i wolności. To, że jesteśmy połączeni ze sobą i ze wszystkim, co jest, która łączy nas ze Stwórcą, z Bogiem. Według Jezusa, wolność istnieje poprzez poznanie prawdy, a jej poznanie daje ludziom wolność. Uczy, że pokonywanie ograniczeń naszego umysłu daje możliwość wpływania na naszą rzeczywistość. Nasze wewnętrzne błędne przekonania o otaczającej nas rzeczywistości stanowi nasz główny problem. Dlatego zmiany zawsze zachodzą od czyli od wewnątrz samego siebie, poszukiwanie boskości w sobie. To poszukiwanie samego siebie prowadzi nas do ewolucji. Filozofia Jezusa pokazywała nam miłość do bliźniego. Pięknie i szeroko o tym pisze Lew Tolstoy w książce Królestwo Boga w Tobie. Tolstoy pisze o miłości Chrystusowej, która daje ludziom ogromną moc. Miłość Chrystusowa zarówno w działaniu człowieka w stosunku do siebie, jak i innych. Kapłani z Ur Ejane, Szmaragdowego Zgromadzenia, inkarnowali się tutaj w różnych czasach, aby wspierać nas ludzi w przebudzeniu i chronić Gwiezdne Wrota Ziemi. Przez ostatnie ponad 100 lat, od około 1955 roku, inkarnują się tutaj na ziemi jako dzieci indygo. O tym też pisze szeroko Dolores Cannon w swoich książkach. Na przykład w książce Trzy Fale Ochotników. Dolores opisuje historię ludzi, których poddaje hipnozie regresyjnej. Podczas prowadzenia hipnoz, Dolores odkryła, że od ubiegłego wieku na Ziemię inkarnują istoty z różnych przestrzeni wszechświata po to, aby wesprzeć ludzi na Ziemi w zachodzących procesach zmian, tu i teraz, obecnie, aby podnieść częstotliwości i poziom świadomości. Nazwała ich książce Ochotnikami. Opiekunowie podają, że obecnie inkarnowało się ponad 550 tysięcy dzieci indygo, którzy rozpoczęli aktywację szablonów DNA. Więcej z nich narodziło się w latach 2000 do 2012. Pierwsze książki Aszejany wydane było w, były w 1999 roku, jako podróżnicy Tom 1 i 2. Szczegółowo opisuje tam informacje na temat Ligi Opiekunów i systemów wprowadzania wiedzy na Ziemi. Organizacja Ligi Opiekunów rozpościera się przez różne czasy przestrzenne i wymiarowe pola planetarne. Członkowie Ligi Opiekunów sięgają różnych wszechświatów, galaktyk, są również w nich niższe wymiary oparte na materii, a są też pola czystej świadomości, która istnieje poza rdzeniem. Wolna od struktur. Opiekunowie, którzy współpracują z Aszajaną, posiadają swoją fizyczną bazę w przyszłości, w czasie naszej Ziemi zwanej jako Tera z roku 6520. Wielu opiekunów, którzy kontaktują się z Aszajaną, rezyduje w polach czystej świadomości. Opiekunowie są podróżnikami w czasie, z przyszłej wersji naszej Ziemi. Dwie grupy, którzy nadzorują członków Ligi Opiekunów, są kapłanami z Ur i Mu, czyli starożytnych, nieśmiertelnych ludzi z rasy starszych. Są zaangażowani w rozwój naszego gatunku, wdrażając nauki wolności i prawa jedności. Wszechświat jest ogromny i bardzo różny, i niewielu jest z nas sobie w to w stanie wyobrazić. Nasi starożytni przodkowie byli tego świadomi. Liga Opiekunów jest po to, tutaj, aby pomóc nam zrozumieć otaczającą nas rzeczywistość, Urzeczywistność, urzeczywistnić naszą wielowymiarową anatemię. Co zdecydujemy zrobić się z tymi informacjami? Musimy zdecydować samodzielnie i zbiorowo. Każdy decyduje o swoim rozwoju. Niech serce wskaże drogę do poznania prawdy. Wiedza od opiekunów daje nam możliwość doświadczania, wiedzy wyzwalając kolejne poziomy świadomości. Nauki zwracane są nam w decydującym momencie upadku lub wzniesienia. Ignorancja to przyjemna iluzja, w przeciwieństwie do bolesnej wiedzy. Mówię bolesnej, dlatego że niejednokrotnie nie leży do łatwych i przyjemnych. Niemniej jednak wiedza od opiekunów uczy nas skąd pochodzimy, dokąd zmierzamy i gdzie obecnie się znajdujemy. Wiedza jest ta nam odsłaniana, a nie zniekształcana wiedza o prawdziwym pochodzeniu rodu ludzkiego i naszego przeznaczenia. To tyle w tym odcinku. Dziękuję za Twoją obecność i serdecznie zapraszam po kolejną porcję wiedzy. Pozdrawiam ciepło.